Dzień dobry, nazywam się Aleksander Stachowski i witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku z cyklu koncertów online pod tytułem Akordeon w muzyce polskiej, który jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem wyjątkowym, ponieważ będzie on w całości poświęcony twórczości na klarnet i akordeon. W związku z tym na scenie towarzyszyć będzie mi dziś klarnecista Dominik Dominczak, który jest absolwentem Akademii Muzycznej imienia Grażyny Ikiej-Stuta-Bacewiczów w Łodzi w klasie klarnetu doktora habilitowanego Roberta Stefańskiego. Razem z Dominikiem mam przyjemność współtworzyć zespół Aldo Duo. Wspólnie wykonamy dziś dla Państwa trzy kompozycje. Pierwszą z nich będzie Scherzino Sławomira Kaczorowskiego. Sławomir Kaczorowski to kompozytor, pedagog, profesor sztuk muzycznych urodzony w roku 1956 w Łodzi. Studia w zakresie kompozycji ukończył w roku 1981 w klasie profesora Bronisława Kazimierza Przybylskiego, równolegle otrzymując dyplom z zakresu teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Muzyka Sławomira Kaczorowskiego wykonywana jest na wielu prestiżowych festiwalach w Polsce i za granicą. Obejmuje liczne utwory solowe, kameralne, muzykę symfoniczną, wokalną czy też wokalno-instrumentalną. Profesor Ewa Kowalska-Zając w publikacji Polscy kompozytorzy w latach 1918-2000 w następujący sposób charakteryzuje jego twórczość. Kompozycje Kaczorowskiego wykazują silne związki z muzyczną tradycją, w szczególności dwudziestowieczną, zarówno z typowym dla linii francuskiej sensualizmem, jak i niemieckim kultem rzemiosła i formy, a obecny w nich wdzięk i dowcip czynią je szczególnie atrakcyjnymi dla słuchacza. Scherzino to kompozycja powstała w roku 1997 z inspiracji profesora Zbigniewa Ignaczewskiego. Utwór został prawykonany w roku 1998 przez Leszka Kołodziejskiego oraz Pawła Cieślaka. W głównym ogniwie kompozycji wyrazisty i charakterystyczny temat prezentują zarówno klarnet, jak i akordeon. Nagłe zmiany w narracji muzycznej, a także przerwy pomiędzy szybkimi i wolnymi fragmentami podkreślają humorystyczny nastrój utworu. Drugim utworem dzisiejszego koncertu będą frustracje Aleksandra Brycha. Aleksander Brych jest kompozytorem młodego pokolenia urodzonym w roku 1993 w Poznaniu. Studia w zakresie kompozycji ukończył w roku 2019 w klasie profesora Sławomira Kaczorowskiego w Akademii Muzycznej w Łodzi. Twórca ten porusza się po wielu obszarach stylistycznych, często doprowadzając do ich syntezy. W jego twórczości słyszalne są wpływy minimalizmu, sonorystyki, muzyki konceptualnej, rozrywkowej, ludowej czy też elektronicznej. Utwór Frustracje został skomponowany w roku 2015 i zadedykowany zespołowi Aldo Duo. Kompozycja ta, jak sam tytuł wskazuje, jest próbą muzycznego przedstawienia uczucia frustracji oraz związanych z nim różnych emocjonalnych konsekwencji. Od statycznych momentów obrazujących uczucie apatii, aż po gęste, dynamiczne fragmenty odnoszące się do uwolnienia nagromadzonych emocji. Kompozycją zamykającą dzisiejszy koncert będzie Animation Movies Leszka Kołodziejskiego, akordeonisty, kompozytora, aranżera, muzyka sesyjnego urodzonego w roku 1981 w Starachowicach. Studia w zakresie gry na akordeonie ukończył w roku 2015 w klasie profesora Zbigniewa Ignaczewskiego w Akademii Muzycznej imienia Grażyny Ikiej-Stuta-Bacewiczów w Łodzi. Od tego samego roku zatrudniony jest w macierzystej uczelni, obecnie jako doktor habilitowany na stanowisku adiunkta, prowadząc swoją klasę akordeonu. Styl kompozytorski Leszka Kołodziejskiego łączy w sobie elementy harmonii jazzowej, energetyki charakterystycznej dla witalizmu, czy też liczne nawiązania do stylistyki muzyki filmowej i teatralnej. Ważnym elementem jego działalności jest również improwizacja. Animation Movies to kompozycja stworzona w roku 2018 i tego samego roku prawykonana przez autora utworu w duecie z Robertem Stefańskim. Jest to trzyczęściowa forma o klasycznej, kontrastującej budowie. Razem z Dominikiem wykonamy dziś części drugą oraz trzecią. Część druga to utrzymana w spokojnym tempie liryczna i kantylenowa impresja muzyczna. Żywiołowy i pogodny charakter części trzeciej posłużył jako inspiracja do tytułu całego cyklu. Charakterystyczne, krótkie, tonalne motywy muzyczne, przeplatane figuracjami utrzymanymi w pulsie szesnastkowym, przywodzą na myśl stylistykę rodem z bajek animowanych dla dzieci. Tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy koncert. Zachęcam Państwa do śledzenia aktywności na moim kanale. Na nim mniej więcej raz w miesiącu pojawiać się będą nowe odcinki zawierające nagrania polskiej muzyki na akordeon bądź z jego udziałem. Życzę Państwu miłego odbioru. Do zobaczenia.
Thank you.